Reksiu, Reksiu, chodź, tylko po cichutku, po cichutku. Słuchaj, jutro, jak wstaniemy z samego ranka, wyjdziemy razem z moim synkiem na spacer. Pierwszy raz poznasz mojego synka, a jest taki słodziutki, że normalnie, jak zobaczysz tego bobaska, od razu go polubisz. O, już tutaj ciemno się zrobiło, wszyscy śpią, jaka cisza ogólnie. Dobra, wchodzę do swojego domku i zobaczymy ogólnie, co tutaj się dzieje. Muszę tylko po cichutku na paluszkach, żeby ani synka nie obudzić. O nie, mój synek płacze. O nie, mój synek płacze. Spokojnie, lakuś, spokojnie. Lakuś, wszystko jest dobrze. Cicho, bo mu się obudzisz. Lakuś, już. Lakuś, już, spokojnie. Nie płacz, dobrze. O, dobra, już, spokojnie, uśpij się, spokojnie. Zaśpiewam ci kołysankę. Słuchajcie, pisaliście mi ogólnie, że mój synek ma mieć na imię Lakuś. Dlatego go nazwałem Lakuś. Ale super, dzięki w ogóle, że podesłaliście mi w komentarzach taką nazwę. To będzie Lakuś, nie mini laki, tylko Mlakuś. Jeszcze też zagłosowaliście w ankiecie. Dobra, idę spać ogólnie do mojej dziewczyny. Jak zobacz, ona już śpi, dobra, po cichutku, na paluszkach. Frania już sobie śpi, dlatego ja teraz też pójdę sobie spać. Frania? Co się stało? Co się dzieje? Słyszałaś ten huk taki? No właśnie, nie wiem, to chyba mnie właśnie obudziło. Ja nie mogę. Idziemy zobaczyć, co to było? Słuchaj, żeby tylko nic naszemu synkowi się nie stało. Pamiętasz, no jak ostatnio klaun zabrał tego dzieciaczka, tak. Lakusia naszego kochanego? Pamiętam wszystko, dlatego musimy zobaczyć, czy wszystko jest okej. Ty! A kto to? Kto to jest? O kurczę! Ja nie mogę! On tu się patrzy! On się patrzy tutaj na nas! Ej! Tam też kogoś widzę! O kurczę! To... Ja cię! Widziałaś go? Widziałam! Trzeba coś z tym zrobić! Ja nie mogę! Patrz na to! Ja biorę go szybko, odpycham! Ojejku, co się z tobą dzieje? Ty, on nam dom zniszczy! Frania, on wyleciał! Wyleciał w kosmos normalnie, o kurczę, dobra! Udało się go zniszczyć. No. Ja nie mogę, ale numer, wiesz co, nigdy nic takiego jeszcze nie widziałam, to mnie tak zaskoczyło, że po prostu nie mogę. Ja tak samo, dobra, chodźmy zobaczyć, czy w ogóle nasz synek jest. Czy tak, Lakuś? Synek. O, Lakuś, jest nasz Lakuś. O, jesteś Lakuś. Ale fajnie, ogólnie, nie wiem, czy słyszałaś, teraz się nazywa nasz synek Lakuś, nie mini Laki, tak, tylko Lakuś, takie słodkie imię. Taki fajniutki, Lakuś. Lakuś. Jak piesek w sumie, nie? Tak no. Nazywa. A jak tam pies? Troszeczkę. Że co mówisz, że pieska nie ma? Co? Czekaj. Została tylko smycz. Ja nie mogę. I co teraz? Gdzie ten nasz piesuniek? Gdzie on teraz jest? A właśnie miałem przedstawić tego pieska naszemu synkowi, a teraz... Czyżby klaun i jego ekipa zebrała jego... pieska? O nie, to nie jest możliwe, trzeba coś z tym zrobić, nie można tego tak zostawić. Nie możemy tego zrobić, idę na zewnątrz zobaczyć. Ej, kogoś tam widzę, poczekaj tylko. Czekaj. Siema, gruby, co tam? Zobacz. Ej, wiesz co, bo teraz ukradłem przed chwilą pieska od Lakiego i tam od Frani i właśnie, i teraz szykuję kolejnego pranka na domie tego, Gameplaya, wiesz o tym? Ja nie mogę. Ej, to może chodźmy tam pod ten dom i tam... I może go znikiemy takim czarodziejskim zaklęciem. Chodź, szybko. Ty słyszałaś? Ja. Słyszałam to. Idzie. Chodź, uważaj. O kurczę. Skradaj się tylko za drzewami, żeby nas nie widział tylko ten klaun. Niedobry. Dobra. Ej, to patrz, gruby, patrz. Patrz teraz za 3, 2, 1. Co tu się dzieje? Ej, Frania, patrz. Patrz, nie ma domu! Ej, znikamy stąd, bo za chwilę policja przyjedzie tutaj! Szybko! O kurczę, uważaj, nie podchodź tak blisko, bo oni cię zobaczą! Nie podchodź tak blisko! O kurczę! Nie idę tak blisko! Ty została... Ja nie mogę, czy ty to widzisz? Ten domek to po prostu zniknął! Ty, została tam zbroja tylko jakaś! Ty, ale czemu tak blisko podchodzisz, oni się zaraz zobaczą, ten klacz cię zobaczy! Nikt mnie nie zobaczy, spokojnie! Nikt mnie nie zobaczy, w ogóle tu jeszcze coś zebrałam, to wyrzucę! Ja nie mogę. O kurczę! Ale wiesz numer, co? Ja na razie się schowam, bo tu zaraz klaun może się pojawić! Zaraz klaun może się pojawić, czekaj! Idzie! Dobra! Oj, 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 oj!
Co wy tutaj robicie, ej? A, nic takiego. Przyszłam sobie tutaj popatrzeć. I co tam, słychać? Jak dzień tobie dzisiaj mija? No właśnie, bardzo dobrze. Tutaj właśnie przed chwilą byłem. Coś tu się dziwnego stało. Nie wiem, no, kto to zrobił. No, a ja w ogóle... Słuchaj, ja mam takie pytanie, bo szukam psa. No. Widziałeś gdzieś takiego małego pieska? Dużo piesków widziałem. Patrzcie, miałem takiego fajnego rano. Ale takiego, wiesz co, wyjątkowego, którego nie ma w tym mieście, co? Może jednak widzisz, bo ty to taki sprytny trochę jesteś, więc ty to wszystko zazwyczaj wiesz. A może miałem, a może nie miałem. Ej, no to powiedz, miałeś go czy nie miałeś? Albo nie musisz. Dobra, muszę lecieć, siema. Ej, ty nie leć nigdzie, nie uciekaj, ty cwaniaku. Ja wiem, że to ty pewnie zrobiłeś. Jak myślicie, napiszcie w komentarzach, czy to klaun zabrał naszego pieska. Napiszcie teraz w komentarzach, czy to klaun zabrał naszego pieska. No jeśli wam się podoba mój nowy dzieciaczek, moje nowe dziecko z moją nową dziewczyną Franią, to w tym momencie kliknijcie łapeczkę w górę, musicie dobić 6000 łapeczek w górę. No i jeszcze kliknijcie teraz subskrypcję z dzwoneczkiem, jeśli tego nie zrobiliście, a my zaraz rozwiążemy problem, co dalej tutaj robić z tym klaunem. Ty, i co od klauna się dowiedziałaś? Ty, ja myślę, że to on stoi za zaginięciem naszego pieska, on go na pewno zatwi, bo mówi niby nie, niby tak, moim zdaniem to on, to jest jego sprawka. Na policję idziemy z tymi i on w ogóle zniknął G-Playowy dom, chodź na policję, lecimy z tym, ale tak, z tego nie możemy zostawić. Idziemy na tą policję. Dobra, to tutaj, o, to tutaj jest komisariat, tak? Już jesteśmy, nawet szybko tutaj dobiegliśmy, ale musimy tą sprawę teraz dobrze załatwić, bo nie można tak tego zostawić. Chodź, idziemy do środka. Dzień dobry, witamy panie policjancie. Dzień dobry, ja tutaj właśnie jestem w trakcie spożywania posiłku dzisiaj. Tak. Co się stało? Mamy ważną sprawę. No to tutaj Laki wszystko opowie panu. Mamy ważną sprawę. Po pierwsze, klaun zabrał, wczoraj nam zabrał ogólnie dziecko, a teraz nam zabrał pieska. Proszę to wszystko notować tutaj do komputerka. Wszystko? Notuję wszystko cały czas. Druga sprawa, zniknął G-Playowi chaty. G-Playa chaty w ogóle kompletnie nie ma. No i nie wiem, i chcemy to szybko, jak najszybciej rozwiązać, wsadzić go do więzienia. Kurczę, no to ja się może tą sprawą zaraz zajmę. Oczywiście jak zjem obiad. Ale... A nie, najpierw pan ma tutaj się zajmować tą sprawą, a nie obiad jeść. No okej, no dobra, to ja może tutaj jak wyjdę jakoś stąd i... Dobra, proszę wyjść, proszę wyjść. Od razu się zajmuję, lecę na służbę. Leć na służbę. No. Dobra, ja tutaj zostanę, a ty gdzie lecisz, dziewczyno? No i wiesz co, ja za chwilkę sobie wrócę, muszę pewną sprawkę tylko zatwić, ale wiesz co, tym policjantem to masz być taki niedobry dla niego, bo on tylko by jadł cały czas, to ja zaraz przyjdę, dobra? Dobra, idź tam do sklepu, w ogóle sałatę kupi i pomidory jak możesz. Dobra, pa, pa. Kurczę, zostałem sam na komisariacie. Dobra, wejdę teraz po cichaczu za ladę i zobaczymy, co tutaj wcina. Patrzcie, jaki w ogóle policjant grubasek. Wcina w ogóle sobie takie bagietki, sushi sobie wcina. No nie wierzę, jak można na służbie coś takiego robić. To jest nieobliczalne. W ogóle ten policjant tutaj nie bierze się za poważnie do sprawy. I źle zanotował tutaj. Ej, on źle tutaj zanotował, ja widzę... Cześć, Laki, co ty teraz policjantem jesteś? O, hej, Lumi! Kurczę, słuchaj, ja właśnie tutaj sprawdzam, czy policjant dobrze się spisuje na służbie. Ej, ale ty nie możesz tutaj siedzieć, to są ważne rzeczy, nie możesz tam zaglądać. Serio? A co ty w ogóle tutaj robisz? Po co przyszedłeś dzisiaj? Dobra, to ja uciekam, słuchaj, żeby policjant tylko nie zauważył. Poszedłem tutaj wczoraj ogólnie, słuchaj, dziecko nam klaun zabrał, a dzisiaj nam pieska. No co ty? Ja nie mogę cały czas coś z tym klaunem, który tak leje na dworze, że po prostu trzeba się tutaj schować przez chwilkę. A w ogóle jak tam Frania? Frania bardzo dobrze, ale za co tu idzie? Ty. Z moim pieskiem! To jest mój piesek! Lumi, co robimy z tym? Ty, trzeba mu zabrać tego psa, trzeba go zaatakować jakoś. Dobra. A jeszcze sobie usiadł na ławce. Ty, on udaje, że nas nie widzi? Ty, niedobry klaun, nie oddawaj mi mojego pieska, ukochanego. To jest mój piesek. Reksiu, go znalazłem właśnie rano. Chodź, do nogi, Reksiu. Nie, to nie jest Reksio, żaden Reksio. To jest Reksiu, dawaj go. Nie, oddawaj tego psa. Ty, klaunie niedobry. Bo ja Reksio, nie słuchaj, nie słuchaj. Wiesz, poszedłem na policję z tą sprawą. Oddawaj mi pieska. Poczekaj, ja tutaj... Policja już niczym nie będzie się zajmowała w tym momencie. Trzeba go podtrzymać jakoś. Ja nie mogę, co on robi? Jak to podtrzymam? Jak my go powstrzymamy? Kurczę, możemy... Nie wiem. Jak go powstrzymać? Ja... Klaunie, uspokój się, tylko nie podpalaj tego. Nie, chcę wysadzić cały komisariat policji. Tak, policja zaraz mnie...
rozszyfruję i pójdę do więzienia. Nie, nie mogę, tylko że piesek nie wybuchł przez przypadek. O nie, nie może tego być. Zostaw, uciekaj stąd, klaunie. O kurczę, on to podpali. A co mi w zamian dacie za to? Uciekajmy, on to podpali. On to wybucha. O kurczę. O nie. Kurczę, jest to zrobił czy nie? Jejku, on cały komisariat popalił. I to nie koniec, bo teraz kolejny jeszcze podpali. Reksiu, chodź szybko. O nie. O nie. O nie, co ty narobiłeś, ty dobry klaunie? Co ty zrobiłeś z tym psem? No piesek no niestety tam został w środku, no i no nie wiadomo co się z nim stało. Wracaj po Reksia mojego, ja dzisiaj miałem przedstawić go synkowi. Szybko wracaj, już do Reksia, wracaj szybko. Raz, dwa. Franio, ale dzisiaj mieliśmy ciężki dzień, co? Ojejku, strasznie, już jestem taka zmęczona, że ledwo co idę o tych swoich nogach i tylko marzę, żeby się położyć do łóżka i pójść spać w końcu. Ja tak samo, ale co w końcu z naszym pieskiem? Ja miałem go poznać z naszym ukochanym synkiem Lakusiem, a on teraz smutny, nie pozna jeszcze naszego pieska. Musimy odzyskać wzrok klauna tego pieska. Musimy? My koniecznie, ale wiesz co, ale chodź, teraz najpierw może pójdziemy spać, co? No dobra, ja pójdę sobie spać. O kurczę, ale, czekaj, ale śmierdzą ci nogi. Ej, wcale nieprawda, ja się myłam, tobie nogi śmierdzą, walą te nogi, No dobra, to idziemy spać. Dobra, to dobranoc. Słyszałaś to? No, ty, znowu ten sam hałas. Ja nie mogę, dawaj, wstajemy, szybko wstajemy, raz, dwa, idziemy. Czy to znów ten nie... O kurczę. Znowu ten klaun, znowu to samo? On nas nawiedza, o kurczę. Klaunie, chodź tutaj, wyłączaj, idziemy się bić. Teraz solówka, mój piesek? O nie, to jest mój piesek. Chodź tu, Reksiu, chodź tu. On nie tak jest. Ty, on ma jednak Reksia, oddawaj go, zabijemy cię zaraz. Reksiu, chodź tutaj na szybką drogę. Oddawaj naszego psa, bo nigdzie on z tobą nie pójdzie. O, a to nie jest Reksiu, właśnie się jest. Nie słucha. Chodź. Chodź tu, Reksiu. Szybko, uciekajmy. Frania, uciekaj. Klaunie, nie podchodź do mojego Reksia, powiedziałem. Uciekaj stąd. Nie bij mnie. Frania, dawaj szybko, uciekajmy, bo... A masz, ty niedobry, klaunie. Klaunie, wszystko z tobą w porządku. Chodź, Reksiu, chodź. Pójdziemy do Lakusia i Lakusia Zostaw mnie w spokoju, klaunie. Ja idę sobie z moją rodzinką spędzić czas, a ty sobie sam spędzaj czas, ty dobry klaunie. Tak, spadaj. Ty? I co, Lakuś, jak ci się podoba nasz piesek? Zobacz, jaki fajny. Piękniutki jest ten pieseczek. Fajny jest pieseczek, co? Ale nie musisz, nie patrz tylko Laki. Zobacz, tylko sobie zaobserwuj tego pieska. On sobie tak siedzi tutaj, spokojnie. Nazywa się Reksiu. O, czekaj, coś... Ej, a czemu płaczesz? Nie płacz. Zobacz, jaki ładny jest ten pieseczek, patrz. No zobacz, możesz go pogłaskać, nawet siadł, no nawet się słucha twoich komend, zobacz, siadł, wstań i w ogóle jak biega fajnie. Lakuś, zobacz jaki piękny Piesek. Lakuś, a powiedz mama. Mama. Pięknie, ale słodko. A tata. Tata. O, też mi powiedzieć, ale myślałam, że tylko mnie będzie potrafił. A powiedz, Reksio. Tata. Ale co, no to jaki śmieszny, no to jest bobasek. Na spacerek i jeśli chcecie więcej odcinków z Lakusiem, moim dzieciątkiem, to piszcie w komentarzach łapeczki w góry, subskrypcje, a my teraz idziemy ogólnie na zewnątrz. Oj, zobacz, jakie tutaj ładne lasy obok nas. Fajnie tutaj tak sobie pozwiedzić nasze miasto. No, ładnie, ale wiesz co, Laki, bo już jestem taka głodna, mnie tak brzuch boli, że nie daję po prostu rady. Bym najchętniej coś zjadła, ale musimy coś znaleźć, może coś do tego jedzonka, co? Widzisz coś ciekawego? Czekaj, ja mam dobry pomysł, podjedziemy tutaj do McDrive'a. O, jejku, wleciałem w drzewo, czy mi się wydaje? Ojo, słuczki, ja nie mogę. Ty, czekaj, bo mi się tutaj myli ekran. Ała, ty... Wow, właśnie do McDrive'a to tutaj miało być, wiesz? Ale tutaj mi się trochę popićkało. Ja to się nie znam tak za bardzo, jak to ma być.
A, bo nie. Ale już się nie mogę doczekać tego jedzonka. Dobra, tak, to co chcesz, bo ja tutaj wykręcam, zamawiamy coś? No, kurczacza, burgerka, fryteczki, coś do picia. Dzień dobry, wszystko halo. Najchętniej bym zjadła. Dzień dobry, proszę złożyć zamówienie. Burgerki, fryteczki, co chciałaś jeszcze? Coś do picia, coś do picia. Coca-Cola i Lipton w zestawie, plus powiększony creeper z zombiakiem i szkieletem. Okej, zaraz wszystko będzie. Jest! Ja nie mogę 150 zł. Tak dużo? Tak dużo? Ja, no chyba zwariowali. No zwariowali totalnie. Żeby tak dużo płacić. Coś tu jest nie tak, ja czekaj. Nie mogę. Dzień dobry. Ty. Szybko. Ja. Co on tu robił? Uciekaj. Co robimy z nim? O kurczę, nie wiem. O tutaj jest, zobacz, magiczne creepery spłonuje. To znów ty, cwaniaką, co mi zabrałeś pieska, tak? Za chwilę, chwilkę jedzenie wydam już tylko. Ja mu zabiorę świnie. O, szybko, uciekaj, Lumi. Czekaj, ja też wsiądę. Kurczę. No nie mogę. Proszę, nie mogę. Małe creeperki dla was. Ale co ty tutaj robisz? Kujące ryby. Chcieliśmy burgery. Zepsute mięso. Fante, kole. Proszę. A tutaj kola w zestawie, proszę. O fu, nie chcieliśmy takiego jedzenia, my chcieliśmy coś dobrego. Ty klaunie, ja ci tą świnkę zaraz zabiorę i sobie nią pojadę. Weź, nie rzucaj tym mięsem, co ty w ogóle? Trzymaj to, weź to, fu. My nie chcemy takiego jedzenia. To jest bardzo dobre mięso, co ty chcesz, Lucky? No i słuchaj, nie? Lumi nas ostatnio odwiedza w domu i tak? Poczęstowałem ją ciastem, mleczkiem i w ogóle mówiła, że bardzo pyszne ciasto upiekłaś. Tak, o to super, muszę w to się z nią spotkać, już tak dawno jej nie widziałam. Ona nawet naszego dzidziusia nie widziała i pieska, no to też nie widziała. Ale ona taka fajna koleżanka jest. Gdzie my teraz jedziemy? No nie wiem, do sklepu mieliśmy iść, tak? Gdzie mam w ogóle zaparkować? Tutaj? No nie wiem, no tu, tutaj masz, no jakieś takie miejsce, to weź sobie tam zaparkuj. Tutaj mogę tak krzywo, czy nie? No, nie wiem, chyba tak nie do końca, wiesz? Co coś stało? Co to było? Co tu się stało? Ej, to klaun znów robi. Klaun znów robi nam jakieś podpuchy. Ty słuchaj, dawaj wsiadaj do tego auta, szybko. Kurczę. Dobra, wsiadam tutaj do auta. Nie, ja dobry nie klaun. Mogę. Co w ogóle? O, nie. My się tak łatwo nie damy, co nie? Nie damy się, dokładnie nie. Weź to tak omiń dobrze. No, i tutaj zaparkuję. Omiń i dawaj, i tak zaparkuj sobie tutaj. Równo jest teraz, równo jest? No, krzywo trochę stanąłeś, ale jeszcze tak czekaj, go prosił tutaj... tam. O nie. Ej. Co się tutaj dzieje? Ale, Lucky. Jesteśmy u góry. Franka na Frania, co robimy? Kurczę. Nie wiem, ja się boję. Boję się skoczyć. Jak mamy teraz się wydostać stąd? Ja nie mogę, co robimy? O kurczę, ale klaun nas prankował. Słuchaj, ja też nie wiem, jesteśmy na samej górze i nie możemy stąd wyjść. Klaun, nie to... Oła! Ale mnie wszystko boli. Oła! Ty, mnie też wszystko ty, boli. Co on robi? Widzisz go? Nie. Ja nie mogę. Ej, Lucky, wszystko w porządku, stąd wstawaj, no. Właśnie wstawaj. Nie wiem, czy wszystko w porządku. Boli mnie od tego wybuchu. Ten klaun jest naprawdę jakiś nieobliczalny. Wstawaj! Uwaga! Co wy tu robicie? O nie! Tutaj szybko uciekajmy! Chodźcie tutaj! Patrzcie co tu ma! Patrzcie! Ty masz tutaj niedobre i ostre kolce! Na pewno nie przeskoczymy przez nie! O kurczę, ale nie mamy innego wyjścia! Tutaj nie ma drugi wyjścia! O nie! Uciekajmy! Uciekajmy! Jak mamy stąd się wydostać? Nie, zostaw moją dziewczynę! Chodź szybko tutaj, ci otworzę ten, otworzę ci obrota. Dobra, dzięki! Udało nam się uciec przed nim. Ty! O nie! Co on robił? O nie, patrz, on znowu tu jest blisko, może on jest o nie widzi. On chce wysadzić na cały dom! On chce wysadzić na całe miasto, znaczy! Musimy biratować nasz domek, gdzie jest nasz dobra, domek? Dobra, lecę teraz do domu Lakiego. Szybko. Leci do domu Lakiego. O nie, kurczę. Chodź, szybko go gonimy. Berek. Szybciutko. On to jest Berek, co? Co ty na to? No, dobra. To bawimy się teraz w Berka. Nie. A ty, Laki, teraz masz go. O nie. Ej, no ja wchodzę tutaj już do domu, do góry, u mnie już wszystko, ej, ale tu jest fajnie, u mnie wszystko jest tutaj okej, okay. nie ma tak źle, ten klaun nic tam nie wysadził, także jest, UPA, ciekawe tylko czy... Ale super! Tylko czy, ciekawe czy nasze dziecko jest, o nie! Jest? Co się stało? Zabrał nasze dziecko! I teraz mogę wybuchnąć cały ten dom! Oddawaj nasze dziecko, o nie! Co się dzieje? On zniszczył nam nas cały dom i zabrał nam dziecko, oddawaj dziecko, o nie!
Nie patrz, już biegnę do ciebie, bo się trochę tutaj zagubiłam w tym lesie ogromnym. Nie patrz, no nie patrz, no.